Znajomi są jak komentarze do życiorysu. Dzwonię do znajomego muzyka. Okazuje się, że ma dzisiaj czas. Super, pomyślałem. Pędzę na spotkanie i w głowie układam sobie, o co chciałbym go zapytać. Pytań jest sporo, najważniejszy o sprzęt dla takiego amatora jak ja. Musi mi pomóc, pomyślałem. Ta gitara to dla mnie jakieś wyjście z tej sytuacji. Jakaś odskocznia od rzeczywistości. Nie widziałem go tyle lat, a wcale się nie zmienił. Pogadaliśmy trochę, połowę czasu zabrali nam jacyś ukryci fani, którzy go ciągle rozpoznawali i przychodzili do naszego stolika. Byłem zaskoczony, że ma tylu znajomych, chociaż nie udziela się w mediach ani w Matrixie. Obiecał mi, że w znajomym sklepie wybierze dla mnie odpowiednie wiosło. Cieszyłem się, jak małe dziecko a w myślach ofiarowałem ten swój muzyczny powrót tylko dla niej. Ona o niczym nie wie, ale ja wiem, że gdzieś tam żyje i nie zdaje sobie sprawy, jaki wariat przygotowuje się na to spotkanie.